Dzień dobry moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam na kolejny food haul, bo właśnie wróciłam do domu, byłam na małych zakupach, znowu małych zakupach, a wyszłam z trzema siatkami w Tesco i jeszcze pokażę Wam rzecz, którą kupiłam sobie na poprawę humoru, bo dzisiaj dosyć miałam taki zabiegany dzień, jeszcze miałam przegląd auta, więc byłam w takim większym mieście. Tutaj niedaleko mnie musiałam pojechać do Exeter i odwiedziłam B&M i kupiłam sobie, zaraz Wam pokażę co, w ogóle w tym B&M-ie było tyle ludzi, bo u nas co dopiero w tej chwili powoli otwierają sklepy, więc ludzie spragnieni zakupów, duże tłumy były, więc ja tak tylko właściwie wpadłam i wypadłam, ale na końcu pokażę Wam co sobie kupiłam. I teraz tak, jeżeli chodzi o zakupy, to dzisiaj na obiad w ogóle mój syn wybrał sobie, bo on lubi takie rzeczy, będzie stir fry i w Tesco jest taki meal deal, że wybieracie sobie makaron i on akurat wybrał taki makaron ryżowy, bardzo lubi. Do tego wybrał sobie takie warzywa i nawet nie wiem co tu jest, zauważyłam, że są brokuły. Mój syn bardzo, bardzo lubi brokuły, on w ogóle ma takie dziwne smaki. Tu jeszcze mamy chyba kapustę z tego co widzę i co tu jeszcze jest, brokuła i beans. Są też małe, co to są beans, to oczywiście fasolki i jeszcze widzę tutaj jakieś kiełki, więc myślę, że to będzie dobre. I do tego jeszcze możecie sobie wybrać sos i to wszystko jest za 2,50 zł, są sosy albo takie pasty. Ja wcześniej zawsze wybierałam sosy, a tym razem w takim, zobaczcie, małym pojemniczku jest, wzięłam pad thai. I zobaczymy, dzisiaj będziemy mieć od razu na obiadek taki szybki. Wzięłam też pomidorki, ostatnio też je miałam właśnie z Tesco, były bardzo smaczne, takie malutkie, do sałatki, idealne. Syn wybrał sobie te pianki, takie mousse z białej czekolady. I wzięliśmy też eklerki, bo były za funta i tutaj mamy cztery eklerki z belgijską czekoladą, uwielbiam w ogóle do kawy. Z mężem, jak mąż wróci z pracy, to sobie zjemy. I taki serek wiejski, bardzo lubię ten serek wiejski z Tesco. On nie jest, wiecie, taki zbyt kwaśny, on jest bardzo taki puszysty. Jest chyba jeszcze w mniejszych opakowaniach, ale ja zwykle biorę 600 gramów i po prostu dzielę sobie, czy do pracy, czy właśnie na lunch. Można i na słodko, i na słono. Z dżemem już kiedyś Wam mówiłam, że fajnie się nam coś takiego sprawdza, więc wzięłam dwa opakowania i też Wam polecam ten serek. I słuchajcie, jaka jestem zadowolona, udało mi się w końcu dorwać w Tesco wątróbkę z kurczaka. Wzięłam od razu dwie, bo tak znowu mam ochotę na wątróbkę i ona jest po 1,20 funta, takie opakowanie. Właśnie nie wiem, ile tutaj jest gramów, 380, czyli podobnie. Nie wiem, czy oglądaliście haul Sainsbury's, tam właśnie udało mi się po raz pierwszy dorwać wątróbkę i też pod filmem z tym food haulem podałam Wam przepis na taką pyszną wątróbkę, która nie jest gorzka i nie jest, wiecie, zbyt surowa, ale też nie jest, w ogóle co mam dzisiaj z włosami, nie jest surowa, nie jest krwista, jest taka chrupiąca i w ogóle jest rewelacyjna, więc polecam Wam spróbować. Ja będę sobie robić, bo u mnie prócz mnie nikt nie lubi wątróbki, więc tylko dla siebie kupuję. Takie Innocenty w tej chwili w promocji za 2 funty. I tutaj mamy blueberries, peaches i apples, czyli jabłuszkowe, brzoskwiniowe i jagodowe. One są takie gęste i takie naprawdę bardzo, bardzo fajne i treściwe. Chlebek, już też Wam go wielokrotnie pokazywałam, to jest ten chlebek z dynią i ze słonecznikiem, bardzo fajny. Tutaj sobie go odłożymy i wzięłam truskawki. Ostatnio też właśnie kupiłam truskawki, one były takie średnie, zjedliśmy, bo zjedliśmy. Nie były jakoś tam super, wiecie, nie smakowały tak jak w sezonie truskawki smakują. Ale wzięłam, mój syn mówi, a weź spróbujemy, bo jest w tej chwili też 2 za 3 funty, czyli dwie takie dosyć duże paczuszki, bo 400 gramów, więc będziemy mieć do owsianki. To jest pierwsza siatka, chyba około, ile ja zapłaciłam, 50 funtów za te zakupy. Takiego. Druga siata, mój syn wziął te muffinki, już kiedyś Wam je pokazywałam, bo udało mi się je dorwać na promocji. I to są czekolada i słony karmel. One były pyszne. Słuchajcie, jakie one były pyszne.
i wcale nie takie słodkie. Tym razem kupiłam je w normalnej cenie za 1,20 funta. To też będzie tutaj jak eklerki do kawy. Wziąłam też cebulę, bo nie byłam pewna, czy mam, a jak będę robić wątróbkę, to lubię z dużą ilością cebuli, więc wzięłam kolejne opakowanie, 50 pensów. Ta cebula kosztuje i słuchajcie, z daftony były marynowane papryki. U nas w ogóle w Tesco nie ma polskiej półki, nie wiem dlaczego, bo wiem, że w tych większych miastach i większych, właściwie u nas jest wielkie Tesco, dlatego o tym bardziej nie wiem, dlaczego u nas nie ma polskiej półki. Ale na przecenie były takie papryki, więc wzięłam za 70 pensów z funta przecenione. Wzięłam dwie, bo ja robię taką sałatkę z takimi paprykami i bardzo lubię i już chyba też lata nie jadłam, bo właśnie ta w Tesco, w Lidlu ta papryka kiedyś kupiłam i ona była taka, wiecie, już za bardzo w tym, za długo była, o tu jest nawet napisane po polsku. Za długo była w tym słoiku i była taka miękka, że się rozpadała i było mi aż po prostu niedobrze. Ona miała taką dziwną strukturę, że jak się ją jadło, jakoś tak się rozpływała w ustach, była obrzydliwa i od tamtej pory już nie miałam ochoty, ale jak zobaczyłam tą naszą polską, to mówię, wezmę. Oczywiście mój syn wziął sobie te mleczka smakowe Jazu, bo w tej chwili też one w większości czasu są właśnie za 50 pensów. Widzicie, dzisiaj jestem taka roztrzepana, bo dzisiaj w ogóle miałam taki szalony dzień. Haribo też na półce z przycenami było. Z funt 50 na funt 0,5 i tutaj mamy 30% mniej cukru, więc to też będzie sobie mój synek wcinał. A, i wziąłem taką pastę do zębów, bo to była nowość. Coś mi tutaj zaraz spadnie. Też jeszcze nigdy nie miałam tej pasty. I tutaj są minerały i rzęszeń, ale był jeszcze z olejem kokosowym. A ja wzięłam tą dla mojego syna, bo jemu się akurat pasta kończy. Mam nadzieję, że ona nie będzie taka bardzo mocno miętowa. Zobaczymy. Tutaj jeszcze jest pokazane, że jest też z tej serii płyn do płukania ust. 2 funty, chyba 4 w normalnej cenie, a w tej chwili jest za 2. No i wzięłam jedzenie dla ptaków, bo w tej chwili mam dużo kruków, chyba 6 kruków tutaj do mnie przylatuje do ogrodu, do naszego karmnika i ostatnio jak im wysypałam, to miały po prostu zjedzone w 3 sekundy. Nagle zrobiło się czarno na karmniku i wszystkie ziarenka były wyjedzone, więc kupiłam im nowe. Tą śmietanę, którą ostatnio Wam pokazywałam, bo już mi się kończy, to wzięłam jedną czy dwie, już sama teraz nie wiem, chyba jedną wzięłam w końcu i ona 88 pensów kosztuje, chyba ostatnio Wam źle powiedziałam. Tutaj też na przycenie mój syn dorwał sobie krewetki. Funt 65 na funt 0,4, to będą dzisiaj właśnie do tego stir fry dodam, bo one chyba są do dzisiaj, tak mi się wydaje. Jeszcze oczywiście aktimelki wzięłam, bo on bardzo lubi, mój syn. Wszystko widzicie, wszystko dla dziecka się kupuje. Kolejne smoothie, bardzo fajny, wiecie co, taki bardzo dziwny smak, ale przepyszny jest, bo to już drugi raz kupiłam. I to jest guava, co to jest, pineapple i jabłka, tak? Więc takie one są fajne, gęste, naprawdę pyszne. A gdzie jest ten mój jagodowy? Tutaj. A i mój syn oczywiście zapakował chipsy, takie hula hoopsy, paczkę. To już chyba będzie miał do szkoły. I Doritos, ups! I Doritos. Doritos uwielbiam. I też w tej chwili są w promocji moje ulubione. To jest właśnie to chili heatwave. I chyba Maciek na swoim kanale ostatnio robił testy Doritos, więc bardzo, bardzo ciekawe. Kolejna siatka, ale tam coś mi wypadło. Ser mi wypadł i kupiłam ten zwykły taki ser krojony. Ostatnio też go kupiłam i bardzo fajnie mi się sprawdził. Ja sobie go, wiecie, trochę potarkowałam, trochę pocięłam na plasterki i on dosyć dobrze wychodzi, jeżeli chodzi o cenę. Wychodzi taniej niż te już w plasterkach. Sery. Więc to tak. I ostatni siatka, ale to już nie mam za dużo, bo mam długie picie i wypadło mi, bo kupiłam dla psa, dla Lucy, kupiłam takie do czyszczenia ząbków, teraz inne. Ostatnio mieliśmy z Lily's Kitchen takie zielone, a teraz mamy z Puriny. One też są bardzo fajne i w tej chwili też są w Tesco w promocji. O, co mam tutaj z
jakiś taki jeden wywrotowy włos mi się zrobił. A i też jedzonko dla Lucy kupiłam. Dwa takie i cztery z kaczką, bo w tej chwili zawsze kupuję te w takich opakowaniach zbiorczych, ale tym razem jest promocja na te oddzielne, więc kupiłam te oddzielne jeszcze więcej tutaj dla żarłocznego buldoga bez zbóż, więc coś takiego. I jeszcze, wzięłam płyn do mycia naczyń, bo już mi się kończy i w ogóle zauważyłam, patrzcie jak zmienili opakowanie, żeby bardziej rzucało się w oczy to, że on jest antybakteryjny, bo tutaj widać bardziej ten eukaliptus i tak dalej, więc on tak nie przykuwa uwagi, a moją uwagę od razu przykuło to, że on jest taki antybakteryjny, chociaż tutaj pod spodem nadal jest napisane, że to eukaliptus, więc teraz wszystko musi być antybakteryjne, żebyśmy to kupili. Ale ja uwielbiam ten fery, on jest bardzo dobry, więc akurat ja go zawsze kupuję niezależnie od opakowania. Dwie te kole, które ostatnio Wam mówiłam, ja je bardzo lubię, one nie są takie słodkie i lubię po prostu czasem sobie zamiast kawy nawet właśnie wypić taką kolę i taką wodę słodzoną mój syn bierze sobie do szkoły, bo tutaj mam chyba 1,20 funta kosztuje cztery takie butelki, tu jest 4 razy pół litra, a w szkole oni za jedną taką malutką 1,20 funta chcą w sklepiku, więc zawsze mu kupuję. I ona też jest fajna, bo ona nie jest słodzona cukrem, tylko tutaj mamy sukralozę. I to chyba wszystko, moi drodzy. I teraz Wam pokażę, co sobie kupiłam w B&M-ie. Takie przepiękne kwiatki, one są metalowe. I ja tutaj przed domem mam takie dwie doniczki. Tak, zwróciły od razu moją uwagę, bo były też takie ważki. I one są z metalu, te kwiatki. I kosztowały 2,50. Mówię, za tą cenę, bo jakieś włosy znowu mi tutaj się przyklejają, za 2,50 są przepiękne i w ogóle w słońcu tak się mienią. Więc będę miała tutaj, przed domem mam doniczki z palemkami. I sobie wbiję właśnie w te doniczki. I jeszcze, nie wiem czy pamiętacie, ale lata temu pamiętam, że bardzo popularne były te choineczki zapachowe do samochodów. I zobaczyłam właśnie tą choinkę zapachową. Mówię, wezmę dla mojego męża do samochodu, bo on bardzo je lubi. I też lubi zapach waniliowy, a to jest akurat waniliowa, więc wziął mu to za funta. No a z tych kwiatków bardzo, bardzo się cieszę, bo od jakiegoś czasu polowałam na coś takiego. Ale nigdzie nie mogłam dostać, a jak były, to były na przykład za 8 funtów jeden, za 6 funtów, a tutaj mam za 2,50, a nie sądzę, żeby to jakoś tam bardzo się różniło. Więc to tyle, słuchajcie, kochani moi. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Wybaczycie mi dzisiaj moje roztrzepanie, ale właśnie taki dzisiaj miałam dzień. Widzę się z Wami już niedługo w nowych filmach. Przesyłam Wam buziaczki. I dużo, dużo zdrówka. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Pa, pa!